Siema, siema, widzowie, witam bardzo serdecznie. Ostatnio nagrałem odcinek, jak graliśmy sobie na padzie w Minecraft. I ten odcinek bardzo wam się spodobał, ponieważ widziałem, że bardzo fajnie poszedł. I myślałem, że można by było zrobić coś ponownie na padzie. I tak jak wam tam powiedziałem na tamtym odcinku, można by było rozpocząć serię, w której gralibyśmy właśnie na padzie w Minecrafta i dodawali jakieś różne modyfikacje, na których byśmy testowali po prostu granie na padzie właśnie na tym wszystkim. Nie wiem, kiedy to leci ten odcinek, ponieważ nagrywam to dzień po tamtym odcinku, bo tak mi się dobrze gra na tym padzie po prostu na Minecrafcie, ale kolejne po prostu nie wiem, kiedy to wleci, ale jak widzicie, to po prostu dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, a ja bardzo chętnie więcej takich filmów ponagrywam. Oczywiście jeśli chodzi o wariatkowo, spokojnie będzie wariatkowo, ale chcę też pomieszać to czasami, robić coś innego od czasu do czasu. Ostatnio tego wariatkowa jest bardzo dużo, ale dobra, wracając do Minecrafta, ponieważ jestem już na świecie, jak widzicie, nowo stworzonym, i w dzisiejszym odcinku mamy różne rodzaje butów, różne rodzaje magicznych butów w Minecraft, ponieważ patrzcie, otwieram sobie tą skrzynkę i mamy tyle butów do wyboru i te wszystkie buty sobie przetestujemy. Mamy tak, Explosion Jump, mamy Transmutation Jump, czyli to będzie jakaś przemiana czegoś, nie wiem za bardzo czego. Mining Jump, czyli to będzie do kopania. O, tu mamy nawet taki kill-off pod tym, no to kurczę, widać, jest tak narysowane, że to są takie buty z kill-offem jakby. Mamy Smashing Jump, Smashing to będzie jakby podrzucenie? Smashing to jest podrzucenie? Chyba tak. Nie jestem pewien. High jump to jest skok, czyli mamy większy skok. Mamy healing jump, czyli będziemy się leczyć. Mamy flame jump, czyli będziemy podpalać. Mamy teleportation jump. O, to będzie ciekawe, jak podskoczymy, to nas teleportnie gdzieś. I mamy dragon jumpy. Który chcemy najpierw zobaczyć? Nie wiem, to, że tak powiem, sobie po kolei sprawdzimy. Ja myślę, że smashing jump jest taki najmniej ciekawy, więc po prostu zróbmy smashing jumpa i zobaczmy. Smashing jump unlocked. Dobra, i teraz co to robi? Podskoczymy. Mamy jump boosta, okej, dlaczego tak jest? Dlaczego mamy jump boosta, jak założyliśmy smashing, chyba że to od... A, czekajcie. Czy to chodzi o to, że jak ja podskoczę, to moby podlatują do góry? Okej, czekajcie. Stajemy tutaj i uwaga, pum! Wow! O kury, przeżyją to, ale niestety świniaki, nie udało im się. Nie udało im się tego przeżyć. Ale te owce też do góry lecą. I te kury, ej, dobra, śmiesznie to wygląda. Dobra, uwaga, chcesz sobie polatać? To lataj, pum! I łup, do góry i pum, spadło. W ogóle zbindowałem sobie pod, bo można sobie jakby samemu, jeśli ustawiam sobie pada, mogę sam sobie zbindować jakieś przyciski. I zbindowałem sobie Optifine'a, żebyśmy mogli sobie, prawda, patrzeć, więc mega fajnie, że udało tu się takie rzeczy zrobić. I na przykład usunąłem czat po to, żeby tutaj pod jednym przyciskiem, bo normalnie jak klikałem, to mi się otwierał czat, tak jakbym kliknął T. A teraz nie mam czegoś takiego i mogę teraz pływać pod wodą, więc to też mam nadzieję, że uda nam się dziś jakoś przetestować może. A jak nie, to nie, to w sumie nie ma znaczenia. Dobra, gdzie są te kury? A one zlatują. Dobra, pierwsze buty uważam, że mamy przetestowane. Są całkiem fajne, całkiem ciekawe, nawet mi się podobają. Pora sprawdzić kolejne jakieś, bo te są fajne nawet. No, a teraz pora sprawdzić jakieś inne, więc uwaga. High jumpy, no to wiadomo, co tu się będzie działo, więc to jest to szybki szpil, możemy to sprawdzić od razu. Mamy teraz jump boosta, czyli w sumie to jest to samo, co mieliśmy, z tym, że jest jeszcze dodatkowo, znaczy po prostu to samo, co mieliśmy tam, z tym, że teraz nie będziemy podrzucać tych mobów chyba. Uwaga, podskakuję tu. Tak, teraz nie podrzucamy, czyli mamy samego jump boosta. Fajne buty, na modyfikacjach da się je mieć, z tego co wiem, to jest taka modyfikacja, która daje buty, które się nazywają... Ojejku, nie pamiętam, jak się nazywały te buty, to się nazywało... Cloud Bootsy. I one dawały chyba taką możliwość. No ale dobra. Sprawdźmy teraz Transmutation, albo nie, może nie. Może najpierw Explosion, nie. Mining to wiem, co będzie. Dobra, sprawdźmy leczące buty, bo to będzie ciekawe, tylko musimy najpierw sobie jakoś ten, to HP, że tak powiem. A, to już nas leczy, jest regeneracja po prostu, jak podskoczymy. Okej, czyli po prostu jak sobie skoczę gdzieś z wysokości, na przykład tutaj sobie skoczę. Uwaga, skok. Mamy tak, nie mamy HP i teraz podskoczę. I momentalnie nam się regeneracja robi. No i fajnie, czyli w ten sposób możemy skakać z ogromnych wysokości i nic nam się nie stanie, bo za każdym razem, kiedy później podskoczymy, to nam się będzie życie regenerować. Całkiem fajne buty, podobają mi się. Minus jest ich taki, że ich po prostu tutaj nie widać. One tak jakby się zużywają od razu i mamy je, dopóki nie założymy kolejnych butów. Więc teraz ja bym sprawdził sobie buty teleportacji. Zostawimy na końcu, bo nie wiem, gdzie to mnie przeteleportuje. Sprawdźmy te dragony. One są ciekawe, myślę. Więc uwaga, mamy... Okej, dostałem coś do łapy. Co to jest? Co to jest za bazuka? Co to jest? Czekajcie, jak to wygląda? Co jest grane? Co to za bazuka jest śmieszna? Okej, dobra, no sprawdźmy to. Czekajcie, podskoczymy, uwaga. Okej, nic się nie dzieje. A! Co to robi? Co tu się dzieje? Co jest grane? Czekajcie, bo ja może mam peacefula włączonego. Aha, bo oczywiście tu trzeba włączyć ten, bo nie mam. Dobra, spróbujmy teraz.
Nie no, wyłączyłem Peacefula i dalej mamy to samo. Nie wiem za bardzo co robi, co to robi, co chodzi z tym, o co z... O kurde! Jezus Maria! O kurde! Ale się obsrałem. Dobra, to było straszne, widzę, to było straszne, to było mega straszne. Więc może inaczej, zróbmy... Ja nie wiem, ja teraz zginę jak ja to zrobię. No nie no, nie mogę teraz tego zrobić. Tu? A, to tak robi, okej. Wow, wow! Okej, mogę strzelać na odległość, dobra, rozumiem. Czyli ja tam też strzelałem, tylko to po prostu leciało gdzieś w kosmos. A jak to daleko działa? Dobra, to działa aż tam, ja cię sunę, dobra, tu normalnie walimy w to. Robimy taką dziurę, przedziurawimy się na drugą stronę tej góry. Co jest grane? Ej, mega fajne, mega fajne. Okej. Udało mi się zginąć, nieważne, dobra, załóżmy inne buty w takim razie teraz, bo te mamy przetestowane zdecydowanie. Dobra, spróbujmy explosion, skoro mieliśmy już teraz eksplozję, to zróbmy teraz ją również. Dobra, poskoczmy gdzieś dalej, bo ja czuję, że to wybuchnie pode mną. Uwaga, sprawdźmy sobie tu. Wow, i... O, nie ginę, ale fajnie, miło. Czyli możemy się teraz wkopywać jak najniżej. Kopiemy się do samego bedroka w takim razie w tym momencie. To jest mój cel. A jakbym zrobił coś takiego, że czekajcie, o kurde, dobra, dobra, może tu się teraz udało zrobić coś takiego, nie. Dobra, staniemy tu, podskoczmy tutaj, o. O, patrzcie, teraz zrobię takie schody, bo teraz szybciej jakby odbijam się i spadam od razu. Jo, dobra, jesteśmy gdzieś pod ziemią głęboko, no, nie wiem o co chodzi. Okej, dobra, wyjdźmy stąd, tu, dobra, czy uda mi się stąd wyjść, tu, dobra, tu, dobra, mamy to. Dobra, pora ogarnąć te bloki. Czekajcie, muszę to wyrzucić jakoś. Jak to się robiło? To się robiło tak? Nie, kontrol? Tak, kontrolem się to robiło. Nie mam kontrola. Mam jakby kontrol. Czekajcie, muszę to sprawdzić, czy to działa, bo ja teraz jakby to zbindowałem, że powinno to działać, tak. Jest tu? Okej, działa, dobra. Wow, prawie rozwaliłem tą skrzynkę. Dobra, zakładamy inne buty, szybko. Weźmy te buty może, załóżmy. Dobra, teraz już nam nie powinno wybuchać, ale i tak sobie gdzieś dalej podskoczę. I co te buty robią? Transmutation Jump. Czy to coś robi? Nie wiem za bardzo, co to robi. Zejdźmy może tutaj na dół. Wow! Nie! Nie! O kurde! I ja cię sunę, ile będziemy mieli tych rzeczy? I ja, ile diamentów! Jezu, to jest mój ulubiony dzień w życiu. O kurde! Dobra, widzowie, wygraliśmy. Ja chcę takie buty normalnie w Minecrafcie. Halo, Mojang? Halo, dacie takie buty, proszę. Ja bym chciał, troszkę bardzo bym chciał. Dobra, wyjdźmy stąd. Tu się podbudować trzeba jakoś teraz. Mam nadzieję, że mi dobrze idzie to granie na tym padzie. Widzowie, możecie ocenić, jak mi to idzie, bo mi się wydaje, że idzie dobrze. O kurcze. Ale fajne to jest. Dobra, to czekajcie. Teraz ogarnimy sobie inne buty. Wyrzucę tylko te rzeczy stąd. Tutaj, o kurczę, tak. Dobra, tak. I tak, dobra. Wyrzuciliśmy wszystko, weźmy kolejne buty. Teraz, no te miningi to by teraz były aż wskazane, dobra, bierzemy te miningi, żeby wykopać te same diamenty, które tam były. Dobra, czekajcie, wiecie co, ja sobie zabiorę jednak trochę tych klocków, o. O kurde. Dobra, tak to działa, okej, czyli czekajcie. I jo, cię sunę. Ale to jest dzień dziecka chyba, to jest dzień dziecka. Ale ja teraz się nie wykopię stąd. O nie, bo ja za każdym razem jak podskakuję. To się mi rozwala, nie wyjdę stąd. Halo, pomocy. No nie, i teraz ja... Dobra, podskakujemy, kopiemy się do samego dołu. Czy to wykopię bedrock też? Mam nadzieję, że tak, bo zginę wtedy i będę mógł wyjść na górę, a jak nie, to nigdy nie stąd nie wyjdę. Dobra, kupiemy się na sam dół. To jest wersja 1.17, więc tutaj... to jest wersja 1.17? To jest chyba wersja 1.17, tak, bo teraz mamy poziom... poziom aktualnie mamy drugi, no, czyli dobrze, czyli tak... O! To wykopało również bedrocka, co jest nie tak z tym? Dobra, czekajcie, wpiszemy time set day. Żeby za dnia sobie tutaj chillować bombę. I bierzemy ostatnie kilka butów. Dobra, bierzemy flamy najpierw. I idziemy w takim razie do lasu. Coś podpalić lekko. Wow! Ale tu będzie palone teraz. O kurczę, patrzcie to. Dobra, na drugi ekran. Jakie palenie. No patrz wariacie. Ty zarabierzesz ten ogień ode mnie. I giniesz tam. Tylko on w wodzie siedzi, to jest najgorsze. Ale Jezu, jak to się podpala wszystko. Jak to fajnie w ogóle na boki wygląda, jak to leci tak. Ja, ale kozak totalny. Nie, no mi się mega podoba ten but. Fajny jest, fajny mega.
tu i możemy podpalać teraz wszystko dookoła. Jo, cię sunę. Co jest grane, ale pożar. Dobra, fajne buty, mega fajne. Dobra, mi się one mega podobają, nie będę ukrywać. Dobra, i bierzemy ostatnie, teleportacja. Co się stanie na teleportacji? Czy jak podskoczymy, to nas hup? Wow, a czekajcie, czy to działa tak, że ja tam się teleportuję, gdzie patrzę? Czekajcie, czekajcie. Coś średnia ta teleporta. A, rozumiem. No to do przodu mnie teleport. Ła, no nie, zginę, kurczę, co jest? Co jest grane? Dobra, musimy zrobić tak, patrzeć przed siebie. Skaczemy tu, skaczemy tak. Jo, dobra, fajne to jest, podoba mi się. Tu, tu. I teraz patrzcie, tu przeskakuję przez to. O kurczę, nie udało mi się. Dobra, robimy tak. I robimy tak. Uwaga, patrzę tam. O nie. O nie. O nie. O nie. O, dobra, nie wiem, dziwne są te buty totalnie. Inaczej sobie wyobrażałem te buty, szczerze mówiąc. I szczerze, mocno średnie te buty. Są chyba najgorsze z wszystkich, szczerze mówiąc. Najmniej użyteczne. O kurczę, nawet bardziej one przeszkadzają niż pomagają w tej teleportacji. Myślę, że to będzie losowa teleportacja. A to jest tak, że po prostu nas teleportuje lekko przed siebie. No może da się szybciej podróżować dzięki temu, ale szału nie ma. W każdym razie na dzisiaj to tyle. Przetestowaliśmy sobie magiczne buty w Minecraft na padzie oczywiście. Więc bardzo fajnie, mi się mega wygodnie gra na tym padzie. I szczerze mówiąc to kurczę, więcej bym ponagrywał takich odcinków na padzie. Więc dajcie mi jakieś pomysły, jeżeli chcecie jakiś odcinek z grania na padzie w Minecraft. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.